Siema, tu z tej strony Rony Schmidt, a to jest już kolejny odcinek z symulatora transportu kolejowego. Tym razem przechodzimy do kolejnych misji. Tak ja. Miłego oglądania.
Leniwa pizda. Ja jestem leniwa pizda? Co ty siedzisz przed komputerem, dziecko? Siedzisz tam i nie wygrywasz? Ja będę węgiel targać, a ty będziesz leżał do góry brzuchem. Ja może zrobię chlebek. W sumie teraz, jeśli nie przyjedzie Ewelina, to będę ja ze Stachem, z Agnieszką i z Krzysiem. Krzysiek do mnie, no to się będzie fajnie grało w Monopoly. Nie no, to trochę jestem zdziwiony, że po prostu przez ponad połowę gry było takie zajebiście płynnie. Aż do 60 FPS-ów. A teraz kurwa co? Obejrzę parę filmów przez no nie wiem, godzinę, dwie godziny. A są raki w chuj, że... Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczępić ryja, naprawdę. Co jest? Tory śliskie czy jak?
No. Ja pierdolę, co się z tą kolorą dzieje?
Nie no, po prostu zrobimy źle. Wiemy, czemu takie tory są śliskie. Po prostu wielkość jest duża, jak mojej starej. Mm-hmm.
Gdzie jest ta usterka? Już teraz wiemy, czemu były takie lagi. Zapomniałem ustawiać te pierdolone FPS-y. Chyba wy, hejterzy pierdoloni. Hejterstwo, krytykaństwo, patologia, kurwa mać. Za jakie krzyki krzywda? Tak, gdzie jest? Tutaj. Coś jeszcze. Gdzie to? Tor numer jeden.
Czeko znów.
Dobra, tak więc kończymy Let's Play'a z... zapomniałem tytułu. A! Z symulatora transportu kolejowego. Jeśli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to pozostawcie suba kanału. Tak więc do kolejnych. Hejo.